O, patrzcie, znaleźliśmy Hedwigę. Przepraszam. Przepraszam, Hedwigo, czy to ty? Co łączy eliksiry, zaklęcia, historię magii, latanie na miotle i starożytne runy? Naukę między innymi tych przedmiotów przewidywał plan zajęć w Szkole Czarodziejów w słynnym cyklu powieści o Harrym Potterze. I choć lubelscy studenci uczą się zupełnie czego innego, to jednak 7 czerwca mogli się poczuć jak prawdziwi adepci magii, biorąc udział w organizowanym przez samorząd studentów UMC z Pucharze Domów. Z racji tego, że zbliża się sesja, też myślę, że jest to dobra odskocznia od nauki, egzaminów. Można się wyluzować, dobrze bawić i przy okazji poczuć się jak prawdziwy czarodziej. Liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, współpraca koleżeńska i zdobycie jak największej liczby punktów dla swojej drużyny. Nie mogło zabraknąć również profesorów, którzy sprawdzali wiedzę zdobytą przez studentów w ciągu całego roku z poszczególnych przedmiotów. To jest właśnie płynne szczęście. Wystarczy tylko kropla i będziecie szczęśliwi do końca dnia. Czy nie boi się pan profesor, że Alastor Moody znowu dobierze się do pana zapasów? Ja mam takie eliksiry, że się niczego nie boję. Czy myślisz, że dementory zaopiekowały się Dolores Jane Umbridge tak samo dobrze w Azkabanie, jak ona nimi w Hogwarcie i w Ministerstwie Magii? Myślę, że jak najbardziej. Chociaż czy ta pani profesor ma jakieś pozytywne wspomnienia, które można od niej wyciągnąć? Myślę, że raczej średnio, chociaż te związane z jej kotami mogą być interesujące. Uczestnicy wraz ze swoimi prefektami domów brali udział w grach, konkursach i zawodach. Trzeba się było wykazać dobrą znajomością świata czarodziejów. Dlaczego Slytherin? No cóż, no to najlepszy dom, no co mam powiedzieć? No, śmierciożercy, czarny pan, Bellatrix. Tak, Draco Malfoy jest przystojny. To wszystko dlatego. Puchar wygrali uczestnicy reprezentujący Ravenclaw, czyli jeden z 4 domów w Hogwarcie. Lord Voldemort. Tak naprawdę złapał katar. I z tej właśnie przyczyny nie może się pojawić na dzisiejszym wydarzeniu. Za co bardzo, bardzo przeprasza wszystkich organizatorów i ma nadzieję na przyjście na najbliższe spotkanie. Wydarzenie zostało zorganizowane w miasteczku akademickim i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Choć, a może właśnie dlatego, że odbyło się bez obecności Lorda Voldemorta. Koniec psot.